panie, co? Byliście kiedyś na imprezie? Pytanie retoryczne. A byliście kiedyś u kogoś na imprezie? Pamiętacie ten rozpierdol? Byliście u kogoś? To pół biedy. A jeżeli na przykład byliście u siebie i ten rozpierdol trzeba sprzątnąć, to się tego nie chce robić. Ale ja nie o tym. Ja o czymś innym. Jeżeli byliście na imprezie, nieważne, czy macie 17, 10 czy 67 lat, najprawdopodobniej dzień po imprezie, dzień po zajebie, nie udało wam się zrobić nic konstruktywnego. To jest normalne. Nie ma się zupełnie z czego tłumaczyć. Ale ja bym chciał zrobić coś konstruktywnego, dlatego przyrządzę jogurt. Koktajl bananowy. Trochę ogarnę. Borygo też się nie przyda. Wódka. Wódka nie. Druga wódka też nie. To ogólnie tak. Potrzebujemy. Dwa banany. Mango. Jogurt. Cytrynka. I sok pomidorowy. Sok pomidorowy ma ładne opakowanie, więc się zdecydowałem. Jogurt naturalny ma zajebistego kurczaka. I blender. Jeżeli nie macie blendera, tak się złożyło, że ja mam gniętką, wystarczy widelec. Wezmę dwie deski i znowu zrobię miejscówę. Skarpeta jest zbędna. Banany kroję. Co tu pojedzie? Dwa bananki. Bananki. Można dodać wódki. Soczek pomarańczowy. Szklanka. Wlewam. No i mango. Mango też kroję. Ale oczywiście bierzemy sok z cytryny. Biorę cytrynkę. No i biorę ten jogurcik z kurczaczki. Wlewam. Biorę blender. Ja tego nie pisałem. Wezmę duży klucz. Przeleję. Tu pojawi się problem. Trzymam kciuki, żeby się wszystko przelało. Kurwa, gorąco mi w tej czapce. Dobra, i teraz sprawdzimy. Czy jest dobre? Jest zajebiste. A czemu takie dobre na kaca? Bo jest tłuste. Bo jest z witaminą C. Bo jest zajebiste. Jak to mówią, cheers. Ból głowy. I ogólnie takie... W zasadzie... chujnia, ale na potrzeby filmu nazwijmy to zniechęcenie.